Hej, dzień dobry wszystkim. No dzisiaj Wam kolejną perełkę chcę przedstawić z Forum Ogrodniczego Oaza. Też jest to przepis Pomodoro i to będzie środek HT w skrócie. Podejrzewam, że nazwa pochodzi od herbatki tymiańkowej, ponieważ pierwotnie ten oprysk był właśnie robiony na bazie herbatki z tymianku. Jest to środek bakteriobójczy, grzybobójczy i owadobójczy, także słuchajcie, trzy w jednym. Fajnie, nie? Jest to ekologiczny środek ochrony, pod pewnym względem podobny do Amistaru, tak podane jest na tym forum. I działa nie tylko kontaktowo, ale też gazowo. Zawarte w olejku tymiankowym tymol i karwakrol są lotne z parą wodną, więc niejako parują z powierzchni liści wraz z wodą, która znajduje się na liściach. I związki te mają silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, nawet już w stężeniu 3 części na milion. Ponieważ preparaty zawierające te związki są stosowane jako leki dla pszczół przeciwroztoczom, też się okazuje, że ten preparat działa na mszyce i przędziorki. Opryskując właśnie tym preparatem HT kwitnące rośliny, wręcz robimy pszczołom przysługę. I tutaj Wam dam na dole link, w jaki sposób właśnie się tą warozę, czyli tego pasożyta pszczół, likwiduje, leczy właśnie przy wykorzystaniu tymolu. Także możemy spokojnie właśnie ten oprysk stosować. Wiadomo, że nie w czasie oblotu pszczół, ale ogólnie on nie jest szkodliwy. I ta informacja o zwalczaniu właśnie warozy poprzez tymol jest dla nas cenna w dwójnasób, bo po pierwsze wiemy, że nie szkodzimy pszczołom, a wręcz przeciwnie, a po drugie, skoro tymol działa na roztocze, to nasze HT będzie zapewne działać na przędziorki i inne ssące atakujące nasze rośliny zabójczo albo odstraszająco. Też Wam dam na dole taki link, bardzo ciekawa publikacja pani Agnieszki Dudki pod tytułem Zastosowanie olejków eterycznych w ochronie roślin przed szkodnikami w świetle najnowszej literatury. I tam jest taka tabela numer 1, jest ciekawostka na temat właśnie olejku eterycznego tymiankowego. Otóż ten olejek eteryczny tymiankowy ma bardzo wysoką skuteczność przeciw przędziorkowi chmielowcowi. Po 24 godzinach pada 100% populacji. Już dla sprawdzenia samej tej informacji warto pokusić się o test na żywo, prawda? Bo chyba nikt nie chce mieć przędziorków w ogrodzie. Ja bardzo właśnie mam tutaj takie jedno miejsce w ogrodzie, gdzie zawsze cokolwiek posadzę, to są przędziorki. Jeżynę bezkorcową nawet posadziłam w zeszłym roku i na niej pokazały się przędziorki, także bardzo chętnie zastosuję ten preparat. Trzeba też wiedzieć, że jeśli byśmy robili ten oprysk z ziela tymianku, to zawartość tymolu i właśnie tego karwakrolu waha się, bo to zależy, jak ta roślina jest uprawiana, gdzie rośnie, czy w słońcu, czy nie, kiedy zbierana. Dlatego właśnie zalecane jest użycie tego tymolu, bo w tymolu czysty ten tymol pozwala precyzyjnie właśnie dobierać nam stężenie oprysku. Też ten oprysk jest polecany właśnie do ochrony warzyw, takich jak ogórek, jednocześnie przeciw kanciastej, mączniakowi i przędziorkowi. Albo też chroni truskawki przed przędziorkami, roztoczami, szarą pleśnią. Taki jest właśnie ten oprysk ciekawy. Też podam Wam na dole link do bloga Danusi Machnik, Magia Ogrodu. Jest tam bardzo ciekawy taki artykuł, Herbatka tymiankowa, ochrona środowiska i zdrowia. Też polecam lekturę. Też tutaj Pomodoro mówi, że poleca ten oprysk w czasie oblotu muchówek, bo ten tymol niewątpliwie odstraszy wszelkie stworzenia błonoskrzydłe. Jednocześnie nam ochroni marchew przed mszycą i antraknozą. Także wszystkie te śmietki, cebulanki, kapuścianki mamy super teraz ochronę, ponieważ naprawdę zapach jest od tego, może nie taki intensywny, ale dla owadów na pewno. No i myślę, że to będzie super broń taka, ochrona. A na koniec zostawiam taką super ciekawostkę.
że ślimaki też nie lubią tego tymolu. I tutaj też na dole link wam dam. Pan Jan Kozłowski i Maria Kozłowska takie opracowanie zrobili, bardzo też ciekawe. Nowe możliwości ochrony roślin przed szkodliwymi ślimakami. I tutaj w tym rozdziale dyskusja jest ciekawy ostatni fragment tego. Może wam przeczytam. Tymol jest składnikiem roślin z rodzaju Laminicae, głównie Thymus vulgaris, i otrzymywany jest też syntetycznie. Ma silne właściwości bakteriostatyczne, fungistatyczne i odwadniające. W naszych testach tymol, podobnie jak metiokarp, powodował odwodnienie i paraliżowanie ślimaków, a w efekcie ograniczenie uszkodzeń roślin. Także otwiera się okazja, żebyśmy testowali też tą właśnie formułę jako walkę ze ślimakami. No ja akurat nie mam tutaj problemu ze ślimakami, ale wiem, że niektórzy bardzo się borykają i te no, plony potrafią być zniszczone całkowicie przez ślimaki. Także taka ciekawa też wzmianka. Też ten oprysk tutaj jest proponowany jako kompleksowa już ochrona truskawek, poziomek na przemian, żeby właśnie robić ten oprysk OW i HT. Zwalcza on szarą pleśń, zgniliznę korony, przędziorka chmielowca, roztocze, ogranicza uszkodzenia owoców przez ślimaki. Takie zalety. Z tego, co mi się oczywiście udało wyczytać na forum, bo ja Was w ogóle bardzo zachęcam na to forum tam zajrzeć, bo tam naprawdę bardzo dużo osób też swoje jakieś doświadczenia z tymi opryskami opisuje. Może tam sami znajdziecie coś ciekawego dla siebie. A ja tak po prostu spróbuję zrobić te podstawowe opryski, jak ja to robię, i może to właśnie komuś się przyda. A teraz wam pokażę właśnie, jak ten przepis zrobić. Najpierw musimy sobie zrobić koncentrat do tego oprysku i to zrobimy z 50 g tymolu. Rozpuścimy go w 200 ml spirytusu. Też tam pomodoro podaje, że może być bimber, wódka lub zacier. Też na tym forum są przepisy na to wszystko. Ja już gotowy wezmę spirytus i tu mam miareczkę, więc teraz odmierzę 200 ml spirytusu. Okej. 200 ml. Nie wiem, czy to widać. No, przechylę. I te 200 ml wlewam sobie do słoiczka. I mam tutaj tymol. Jest czystość 99,5%. I ten tymol 50 gram rozpuszczę w tym spirytusie. Tutaj o, tymol ma taki postać takich kryształków. I on się rozpuszcza w spirytusie, w alkoholu. I tutaj pomodoro podaje, że 40%, jeżeli będziemy mieli 40% wódkę, to tyle samo co i spirytusu, 200 ml. Bo tu nie chodzi o procenty, tylko właśnie o to, żeby ten tymol się rozpuścił. Mam. O, ładnie wygląda. Kryształy. O, i sobie tutaj mieszamy. I podstawowe stężenie tymolu w cieczy do oprysku wynosi 0,2 g na litr. No, jeszcze poczekam, aż się to rozpuści. Ech.
No, pomodoro też tam mówi, że w zależności od tego, na co będziemy ten oprysk stosować, to możemy sobie to stężenie jakby modyfikować później już w oprysku. Ale na pewno nie powinniśmy schodzić właśnie poniżej tego stężenia 0,2 g na litr, czyli 1 ml tego koncentratu na litr po tym oprysku, nie mniej. On tam zaleca 5 akurat mililitrów, my będziemy robić 5. No i to jest już zrobiony koncentrat. Mam nadzieję, że nam starczy na długo. Całkiem sporo go wyszło. I teraz będziemy robić już oprysk za pomocą tego koncentratu. I teraz tak, tutaj jest przepis, że z każdego litra wody przygotowanej do oprysku odlać należy 100 ml. I tą odlewkę podgrzać do 50 stopni Celsjusza. Ja oprysk przewiduję na 5 litrów, więc sobie odliczam tutaj 500 ml, nie? Bo z każdego litra po 100. Tu mam 400, zaraz 100 będzie. No i 100. No, mam tutaj na działce taką kuchenkę, więc sobie tutaj troszkę to podgrzeję do 50 stopni, żeby właśnie to lepiej się rozpuszczało wszystko. No więc sobie już tutaj podgrzałam tą wodę, tak do 50 stopni. Taka jest dobrze ciepła. I teraz sobie mam tutaj według przepisów wlać ją do słoiczka. Teraz dodać 2 krople płynu do mycia naczyń Ludwik. No chyba 2 były. Jedna, może druga, taka malutka. Ok. 2 krople płynu. I teraz będziemy właśnie dodawać ten nasz koncentrat, który wcześniej zrobiliśmy. Już patrzcie, tymol rozpuścił się pięknie w tym spirytusie. Teraz tak, dobrze trzeba wstrząsnąć tym naszym roztworem. O, coś tu zakrętka nie jest szczelna. I 5 ml dodajemy teraz tego koncentratu na każdy litr oprysku. Czyli ja mam 5 litrów przygotowane. To muszę jak na 1 litr 5 ml koncentratu, to 25 ml. No niestety mam tylko taką strzykawkę. 5 ml. Tutaj sobie zakręcamy nasz koncentrat, a tutaj mamy już przygotowany taki zaczyn i to wstrząsnąć trzeba. I teraz ma powstać taki jakby mleczny płyn zemulgowanego tymolu. Tak widać, że dobrze się rozprowadził w tej wodzie i dopiero wtedy, jeśli już jest taki zrobiony, taka emulsja, to do spryskiwacza będziemy dodawać. Też można dodać, żeby zwiększyć tutaj spektrum działania tego oprysku. Do każdego litra cieczy do oprysku można, ale nie trzeba. Jedną tabletkę takiej 300 mg polopiryny. Więc ja sobie dodam. No, ja będę oprysk od razu w tym rozrabiała sobie w opryskiwaczu. Mam 5 litrów mieć. Teraz sobie tam 4 litry gdzieś wlałam wody. Potem będę dolewać. Chodzi o to, że jeszcze przed dolaniem tymolu, tej emulsji z tymolu, damy sobie 100 ml na każdy litr kruchmalu, żeby właśnie była lepsza przyczepność tego oprysku do liści. Przywiozłam sobie już krochmal z domu. Jak zrobić krochmal, to wiecie co, ja Wam dam na końcu tego filmu ten filmik, jak zrobić krochmal, i jak już ktoś oglądał, to już nie oglądajcie końcówki, a ja po prostu dla tych, co nie wiedzą, jak to zrobić, to dam pod koniec filmu ten filmik o krochmalu.
Więc tak, mam 5 litrów mieć oprysku, czyli 500 ml. Tu mam 400. Wzięłam lejek dzisiaj, słuchajcie. No i jeszcze 100 ml na 5 litrów oprysku. Dobra, to mamy już krochmal. I teraz już może wymieszamy sobie jeszcze to. Teraz już możemy wlać tą emulsję z dymolu. Zapach fajny. I jeszcze tak, troszeczkę mogę dolać wody. Troszeczkę mogę dolać wody, bo widzę, że mam niecałe 5 litrów tutaj w paniaku. Tak, żeby całość była 5 litrów. To jest właśnie taka proporcja tego przepisu. Dolewam wody. Jest super, idealnie, pokażę Wam. 5 litrów. Ja jeszcze sobie wcześniej rozpuściłam w ciepłej wodzie polopirynę. To też ją tutaj dodam. Ale to nie trzeba. Ja po prostu eksperymentuję. No i teraz zakręcimy spryskiwacz. Przed każdym użyciem tego oprysku należy dobrze wstrząsnąć nim. Idziemy pryskać. Najpierw zrobimy krochmal. Do tego krochmalu będą nam potrzebne 2 szklanki wody, 250 ml. Raz. I druga szklanka. Z tym, że tej nie wlewamy całej, tylko pół. W drugiej połowie rozrobimy mąkę ziemniaczaną. Tutaj już nam się gotuje woda, a w tej części rozrobimy sobie jedną pełną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Tu mam mąkę ziemniaczaną. Jedną pełną łyżeczkę rozrabiamy w tej wodzie zimnej. I czekamy, aż się zagotuje tamto. Kiedy woda już nam się zaczyna gotować, tutaj to mieszamy dokładnie, żeby tam żadnego nie było osadu. Tak jak kisiel się robi, nie? To nic trudnego. I wlewamy na ten wrzątek, mieszając. I tak z minutkę się to ma zagotować. Ja pierwszy raz, jak czytałam ten cały opis, to wydawało mi się to skomplikowane. Ale jak się okazało, to jest dziecinnie proste w zrobieniu, a efekt naprawdę tych oprysków później jest super. No, robi nam się taki rzadki kisielek.
Już można go wyłączyć i wystudzić. Do oprysków dodajemy wystudzony już ten kisiel, krochmal.